czarny czwartek dla polskich zespołów. Jesteśmy w pół zadowoleni albo w pół wkurzeni, no tak to trzeba powiedzieć, bo Raków Częstochowa żegna się z rozrywkami Europy. Slavia Praga stanęła na drodze podopiecznej Marka Papszuna, a Lech Poznań, który miał 100 razy bardziej łatwiejsze zadanie, awansuje dalej, ale to nie sprawia, że możemy się z perspektywy polskiego kibica po tych spotkaniach cieszyć. Zacznę sobie chronologicznie, czyli od spotkania Slavia Raków. No to spotkanie na pewno nie toczyło się po myśli wicemistrza Polski. Wydaje mi się, że Raków mógł spokojnie zamknąć konfrontację tego dwumeczu już w spotkaniu w Częstochowie, kiedy tak naprawdę no, tematem dnia po tym spotkaniu były błędy sędziowskie i ewidentne minimum dwa nieodgwizdane rzuty karne, które by padły, gdyby w tych rozgrywkach był VAR. Możemy sobie to gdybać i oczywiście do tego wracać, ale prawda też jest taka, że w tym spotkaniu w Pradze Raków nie był drużyną dominującą. Powiem więcej, właściwie w końcówce spotkania, czasu podstawowego i w dogrywce był drużyną, która tylko ciągnęła czas i widać było, że zależało jej na tym, żeby dotrwać do rzutów karnych. Jeszcze wszyscy zadrżeli z obawą, kiedy zobaczyliśmy, że wracający do bramki Vlatan Kovacevic łapie się za nogę i ma jakieś problemy skurcze i nie wiadomo by było, czy dotrwałby do tej konkursów jedenastek. No fakty jednak są takie, że Iwan Szranc, blisko 30-letni zawodnik, wchodzi prawie po godzinie gry na spotkanie i załatwia niemalże w pojedynkę Raków. Bardzo dobry występ tego piłkarza. Po stronie Rakowa na pewno pochwaliłbym walczącego i już słaniającego się na nogach w momencie, kiedy zszedł, czyli Papa Nikolaou, środkowy pomocnik, który naprawdę wyglądał fantastycznie i w poprzednich spotkaniach, i w tym meczu ze Slavią, no ale oczywiście w pojedynkę spotkania nie mógł wygrać. Nieźle wyglądał Iwi momentami, który robił przewagę. Oczywiście piłkarze go pilnowali, wiedzieli o tym, że trzeba stosować na niego podwójne krycie. Szkoda tej arcy dobrej sytuacji Wdowiaka, który również mógł popisać się bramką na 1-0 i już, no nie chcę powiedzieć zamknąć temat rywalizacji, ale na pewno utrudnić życie piłkarzom z Pragi. Nieźle też moim zdaniem wyglądał Tudor. Wydaje mi się, że na tym prawym skrzydle robił przewagę. Nie wyglądał tak dobrze jak w Częstochowie, ale był jednym z wyróżniających się piłkarzy. Naprawdę smutny wieczór. Mam wrażenie, że tym bardziej szkoda, że ta bramka stracona no, w ostatniej tak naprawdę akcji spotkania. Gdyby piłkarze Częstochowy dotrwali, no można tutaj sądować te akcje, byłyby 50-50 i ten konkurs rzutów karny, a może Vlatan Kovacevic jako ten piłkarz, który tak świetnie odnajduje się w bronieniu jedenastek, byłby kluczową postacią i być może Raków właśnie kosztem wygranego konkursu jednostek awansowałby do Ligi Konferencji Europy. Bardzo szkoda, bo to było na tej etapie do Ligi Konferencji Europy 5 wygranych spotkań. No słuchajcie, dwumecz z Astaną, dwumecz z Spartakiem Trnawa, teraz Slavia Praga, naprawdę bardzo trudni rywale i to wszystko patrzymy w kontekście Lecha Poznań, czyli porównując sobie, zestawiając rywali wicemistrza Polski do mistrza Polski. Właśnie tak płynnie chciałbym przejść teraz do Lecha Poznań, spotkanie właśnie się przed chwilą zakończyło, Dudelange Lech Poznań, wynik remisowy 1-1. No słuchajcie, naprawdę to spotkanie trzeba podzielić na dwie fazy, to znaczy pierwsza połowa tragiczna w wykonaniu Lecha, Dudelange mógł strzelić nawet dwie czy nawet trzy bramki. Mam wrażenie, że totalnie pogubili się piłkarze gości bez żadnego planu czy koncepcji ataku, tylko indywidualnościami gdzieś tam przedzierali się pod bramkę rywali i gdyby nie właśnie te indywidualności całkiem nieźle wyglądający czy Skóraś, czy Amaral, no tutaj rzeczywiście byłby problem, żeby wyjść z własnej połowy. W drugiej już to wyglądało zdecydowanie lepiej, przede wszystkim dobre zmiany, dobre impulsy. Mam wrażenie, że Citajszwili to był taki, no nie chcę powiedzieć game changer, no bo oczywiście asystent przy tej bramce, fenomenalne dogranie takie na pamięć do Pereiry. Bramka, która trochę uspokoiła po tym strzelonym golu przez obrońcę. Widać było, że piłkarze Lecha nabrali pewności, no i że ten wynik, można powiedzieć, już się trochę zamknął, no bo ten 3-1 w dwumeczu już no było takim etapem, że ciężko było patrzeć optymistycznie dla rywali Lecha Poznań. Przechodzi mistrz Polski do fazy grupowej Ligi Europy, Ligi Konferencji oczywiście, tylko jedna drużyna, naprawdę musimy się obejść smakiem. Mam wrażenie, że naprawdę drużyna Rakowa to jest ten zespół, któremu kibicowali wszyscy, no bo też trudno się nie zgodzić, że grają najciekawszą piłkę i jakby no są ewidentnie w tej chwili najlepszym polskim zespołem, ale mieli dużo trudniejszych rywali niż Lech Poznań. No niestety Raków odpada, Lech gra dalej,
losowanie grup Ligi Europy i Ligi Europy Konferencji. Jutro zobaczymy, na kogo trafi mistrz Polski. Z tej okazji też oczywiście nagram materiał jutro po losowaniu. Tymczasem zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału, do naciśnięcia tego magicznego przycisku, także do polajkowania materiału i do zobaczenia w innych moich filmach. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.